Witam serdecznie. Mamy chyba 17 grudnia, a ja robię sobie przegląd. W grudniu tego nie wolno. Zaraz niektórzy napiszą. Bardzo dobrze, no zobacz. Nie jest źle, troszeczkę wieje. Ale jakiejś nie wiadomo jakiej agresji nie ma. No, zobaczymy jak wygląda stan pokarmu. No jest poruszenie, ale tragedii nie ma. O, zobaczcie. Nie chcę dotykać rękami, bo jeszcze mam jeden egzamin. Ale zobaczcie, matka jest w izolatorze. Żarcia mają sporo. Tutaj na tej rameczce. Na tej rameczce mają sporo żarcia. No jest poruszenie, nie ma co ukrywać. Ale generalnie nie, tragedii też nie ma. Tutaj mam nożyk. No, pszczoły latają tak jak normalnie to powinno być. Czyli wszystko jest w porządku. Zobaczymy ile jest w izolatorze. I go zamykam. O. No, przy izolatorze też jest wystarczająco zapasu, także ja się tutaj nie martwię. O. Urodzin do tego bakwaścika. Uciekać. Nie mam dymu, bo za 2 godziny muszę być i zaliczyć. No tutaj, o tak wiecie. Muszę zaliczyć, nie chcę mi się rozpalać, a później jeszcze będę. Tutaj mamy z Kaukazu. Tutaj izolatora nie ma, ale zobacz, te pszczoły siedzą dalej w głębi, on nie jest jakoś wybitnie rozluźniony. I tutaj też sobie zobaczymy jak wygląda sytuacja z czerwiem. Nie mam dłuta, bo nie byłem przygotowany na to, że będę miał jeszcze 2 godzinki. Chyba tutaj jest kłąb. Mamy troszeczkę czerwiu. To jest kaukas 2. I tak
tak jak widzicie, no były zalone do końca. Okej, dobra. Ci tutaj czerw mamy, ale o to się nie martwię. Dobra. No zobaczymy jeszcze skrajną ramkę. O, mam pszczoły w bucie. Poszła. Przeglądy normalnie jak na wiosnę. Dobra, już nie będę jej wyciągał. Nie będę im tego psuł. Ta ramka idzie tutaj. I tak jak widzieliście, czerw kryty, jajeczek nie, na jajeczka nie patrzyłem, bo to dla mnie jest... No i teraz te rąbkę. Myślałem, że nie już... Poleciało. Dobra, jedna jest. Nie ma to jak praca bez dłuta. Dobra, te dosuniemy tutaj. I te włożymy je tutaj na skraj. Dobra, to zabiorę całkowicie i tam to włożę. O, zobaczcie, na rękawie żądło miało być, a jednak nie jest. No nie wiem, nie mam żadnej szczotki, nie mam nic. No nie wiem, to tu nie wyrobi też. Dobra. One sobie wrócą na pewno. Ewentualnie później im pomogę jeszcze. Dobra, zamykamy je tutaj. Czyli czerw mamy? Czyli kałka generalnie czerw. A było minus 7. Tutaj. Nie wiem, jakieś może 3-4 dni temu. Tutaj mamy pakwasta F2. Tutaj była ta primorska, się nie unasieniła. I tutaj generalnie nie było matki. Podałem swoją matkę bakwastę F2 mojego chowu. I zobaczymy, czy będą agresywne. Lato, o, ciepło już idzie, czyli może czerwią. Zobaczymy na tej rameczce. Może mamuśkę spotkamy. Bo czemu by nie? I te rodziny trzymają do samego końca. Nie dawałem jej syropu. Nie ma tu mamuśki, nie ma czerwiu. Jest, zobaczcie, jest mamuśka. Tutaj, o, idzie. Czyli mamy mamuśkę. Ale tutaj czerwiu brak, czyli jest ok. Czyli jest ok. Dobra. Patrzymy dalej, co tutaj mamy. Może tutaj będzie czerw. O, ta jest rameczka. Bardzo lekka. No i tutaj czerwiu na razie. Nie widzę, ale jajeczek też nie ma. Czy są jajeczka? Jajeczek nie ma. I czerwiu krytego też nie ma. No zobaczcie, tutaj pójdzie candy board na 100%. Albo... Ale to też, kurczę, od tamtego Kaukaza tą ramkę wyciągnąć. Dobra, Kaukaz sobie da radę. Przy okazji zasilimy ten odkładzik pszczołą kaukaską. Dobra. Teraz którą stronę wsadzić tutaj ramkę? Dobra, tą stronę wsadzimy. Ale tutaj candy boarda i tak włożę. Dobra. I tak zimą będę zimował tego bakwasa. Tak jak widać, bakwas nie czerwi. Czyli jest wszystko w porządku. Tak jak... O, zobacz. Ruch jest, ale generalnie nie rządzą. Zamykamy, idziemy dalej. Tutaj mamy Kaukaza. Zakarmionego tak byle jak. Zobaczymy, co my tutaj mamy. Tak jak mówię, Kaukaz zakarmiony tak byle jak, aby było tylko. No zobaczcie, pierzgi ma tu sporo. No ale to Kaukaz, tak?
czy krainkę na wczesny rozwój. No po to full wierzgi, żeby ten wczesny rozwój, delikatnie mówiąc, mógł wystąpić, tak? Kurde. Żeby nie było problemu z tym wczesnym rozwojem. No i to już jest ramka troszeczkę lżejsza. Że nie był zakarmiony jakoś super ekstra. Zobaczcie. No żarcia ma dużo, także tutaj ja się nie obawiam źle. Dobra. Nie wiem, czy mam jej wody. Ale wszystko wyjdzie później. Przy składaniu tego filmu. Dobra, jedziemy do pieniędzy. Dobra, mamy krainkę. Teraz tak, tutaj ta rodzinka generalnie sama się unicestwiła. Generalnie ja ją zwalczyłem w warozę, tak jak we wszystkich rodzinach. Tutaj na tej pasiece. I po prostu zostawiłem. Dostałem shakera od Wilsona, tego 3 w 1. Ziemi tutaj nagle warozy masa. Są tutaj trutnie. Czerwiu brak, ale matki na razie też nie widzę. Są trutnie. Tutaj. Ale bardziej interesuje mnie matka. Zwykła. No patrzcie, pyłek jeszcze noszą Francję skądś tutaj. Jakiś czerwony, może z grzozy czy z czegoś, nie wiem. I tutaj byli rozdeklarowane skrzydełek, generalnie. Rodzina no, z siły 6 ramek, co mi się udało tę rodzinę dociągnąć. No po prostu sama się unicestwiła. No ale czerwi tutaj brak, matki też nie widzę, także może być jedno z drugim połączone, że nie ma matki, więc nie ma czerwi. Bo matki tutaj w izolatorze nie ma. Jak widać. Ale tutaj też pójdzie kentboard na 100%. I tutaj matki też nie widzę. Albo może matka spadła na denicę? Nie wiem, zaraz. Nie. To nie matka, to zwykłe pszczoły. Dobrywka. Tutaj matki nie znalazłem. Czerwiu też nie było. Ale generalnie rodzina się zniszczyła sama. Tak jak mówiłem wcześniej, nie wiem, czy to się nagrało, czy nie, bo mi pamięci na karcie brakło. Rodzina była właściwie, waroza była zwalczana do zera. I tego jestem pewny. Że tutaj warozy właściwie nie było, bo zarówno flotacja, jak i metoda była dobra. Flotacja nie wykazała nic. Później przybyło momentalnie czerwio. Był czerw kryty, otwarty i to właściwie był na tych trzech ramkach. Te ramki były pełne czerwiu. Później jak się ten czerw wygryzł, zrobiłem flotacji, nagle warozy jest masa. Także drodzy pszczelarze, ocencie sami, czy chcecie.
chcecie mieć takie pszczoły, czy nie chcecie. No dlatego ja po prostu likwiduję pszczołę krajeńską, bo ona też umie rabować, lubi rabować. Jak każda inna pszczoła, tak? Tylko, że dlaczego tutaj poszło na rabunek, pomimo, że miała żarcia, nie wiem. Może by mi odpowiedź. Ta rodzina, jeżeli nie przezimuje, nie będę się nią przejmował. Po prostu ramki pójdą do spalenia. No poza tą jedną, bo ona to jest jeszcze tutaj z... końca chyba października. Nie wiem, ona już tak sobie leży. Ona była też cała zalana, widać, pszczoły przeniosły. Dobra, pozdrawiam was. Jak widać, może niektórym to się rozjaśni. Bakwas czerwi, czy nie czerwi. Mam taką nadzieję, że zrozumiecie różnicę między pszczołami, tak? I teraz tak, tutaj to, że ta rodzina nie ma czerwi, nie znaczy, że matka nie czerwi. Może tutaj matki nie być, tak? Pozdrawiam.